Weber. We care. Wylewki samopoziomującej potrzebujesz wszędzie tam, gdzie jest nierówne podłoże, a posadzka docelowa wymaga, aby podkład podłogowy miał odpowiedni poziom. Dotyczy to szczególnie paneli winylowych. Większość producentów rekomenduje wyrównanie podłoża wylewką, aby późniejsze ich układanie poszło łatwo i szybko. Czego potrzebujesz do wykonania wylewki samopoziomującej? Dużego wiadra, mieszadła, pacy do rozprowadzania zaprawy, wałka kolczastego do jej odpowietrzania i butów z kolcami. Zaczynamy od przygotowania podłoża. Musi być ono stabilne, bez pęknięć i starych powłok, jak na przykład klejów czy mas bitumicznych. Takie zabrudzenia należy usunąć. Całość odkurzamy. Jeśli podłoże jest spękane, należy je naprawić, na przykład przy użyciu żywicy epoksydowej i maty z włókna szklanego. Określ, jakiej grubości wylewka jest Ci potrzebna do uzyskania jednolitego poziomu, uwzględniając grubość wykończenia. Całą powierzchnię odkurz. Pianką montażową uszczelnij styk między ścianą a podłogą. Podłoże zagruntuj preparatem Weber Flor 4716, rozcieńczonym wodą w proporcji podanej na opakowaniu. Grunt wylewaj na podłoże, rozprowadzaj szerokim pędzlem i pozostaw do wyschnięcia. Jeśli podłoże jest bardzo chłonne, zagruntuj je drugi raz. Grunt uszczelnia podłoże, ułatwia układanie masy samopoziomującej oraz zwiększa jej przyczepność do podłoża. Zabezpiecza też przed przedostaniem się pęcherzyków powietrza z podłoża do mokrej wylewki i powstaniu drobnych dziurek w związanym podkładzie podłogowym. Podłoże należy zagruntować od 3 do 5 godzin przed rozpoczęciem układania masy samopoziomującej. Gruntowanie podłoża to jedna z ważniejszych czynności i należy je wykonać bardzo starannie, aby dalsze prace mogły przebiegać bezproblemowo. Wokół ścian i słupów wykonaj dylatacje obwodowe z elastycznej pianki Weber Flor 4960 o grubości 5 mm lub innego materiału elastycznego. Chcąc ułatwić sobie układanie zaprawy samopoziomującej, podłoże możesz podzielić na mniejsze powierzchnie samoprzylepnymi profilami z gąbki Weber Flor 4965, na przykład wydzielając do pracy poszczególne pokoje. Przygotuj wybraną zaprawę samopoziomującą zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Odmierz wodę, wsyp suchą zaprawę i mieszaj 1-2 minuty przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego. Odstaw na 3 minuty, po czym ponownie wymieszaj. Takie przygotowanie zaprawy umożliwia aktywowanie wszystkich składników. Test rozpływności pozwala na sprawdzenie, czy nie należy skorygować ilości dodawanej wody. Sprawdź na naszym kanale w filmie o teście rozpływności. Zaprawę wylewaj na podłoże pasmami o szerokości 30-40 cm. Kolejne porcje zaprawy przygotuj i wylewaj tak szybko, aby mogły połączyć się, gdy są jeszcze w stanie płynnym. Po wylaniu masę rozprowadź pacą i ewentualnie dodatkowo wałkiem kolczastym. Kolejne prace możesz wykonywać po całkowitym wyschnięciu posadzki, co trwa od 3 godzin do 7 dni, w zależności od grubości wylanej warstwy i rodzaju użytej masy samopoziomującej. Z szerokiej oferty produktów podłogowych Weber wybierz odpowiednie rozwiązanie w zależności od planowanego wykończenia. Oto wylewki samopoziomujące do paneli podłogowych oraz winylowych, do wykończeń pływających. Wybór zależy od grubości warstwy, którą chcesz uzyskać, wymaganej wytrzymałości i tego, jak szybko wylewka ma być odporna na ruch pieszy i gotowa do dalszych prac. Na tak przygotowany podkład podłogowy możesz układać wybrane wykończenie. Panele winylowe, panele drewniane, wykładziny dywanowe i temu podobne. Pod parkiety i deski lite, czyli wykończenia, które mają być przyklejone do podłoża, wybierz wylewki Weber Flor 4310 lub 4320, które mają wyższe wytrzymałości niż wylewki pod wykończenie panelami.
Pracę można przyspieszyć, wykorzystując błyskawiczną masę samopoziomującą Weber Floor 4025 z technologią self-drying. W przypadku płytek, wykładzin PCV i wykończeń pływających umożliwia wykonanie dalszych prac już po około 3 godzinach. W przypadku wykończeń klejonych, takich jak parkiet, po 1-2 dniach. Weber. We care.